Cześć, z tej strony KM. Kochani, bardzo się cieszę, możemy pogadać sobie wreszcie o Delcie Green i dzisiaj, no wreszcie, mamy oficjalną informację o tym, że Black Monk Games wydaje Delta Green i za tym dostaliśmy również po prostu bazowo starter, który jest za darmo na stronie Black Monków. No, zachęcam do zerknięcia. Czy warto? Po co? Na co? I czym to się różni tak naprawdę od obiecywanego nam w październiku, a właściwie od początku listopada, podręcznika agenta i podręcznika prowadzącego oficera? No to sobie właśnie się opowiemy. To, co jest ważne, to to, że starter jest free, że jest cały przetłumaczony, ma trochę inną nazwę niż amerykańska, ale powiem wam tak, content jest wewnętrznie identyczny. Identyczny to składa się, po pierwsze, z prowadzenia, jak się tworzy agenta, a właściwie z czym jest sama koncepcja Delty Green i jej konwencja, jak się tworzy agenta, jak się nim gra, czyli o mechanice walki oraz sanity i malutkim scenariuszu, który, no właśnie, wprowadza nas w taką misję, która zapozna nas z tym, że, no właśnie, że jako agenci Delty musimy podejmować trudne decyzje. Ten scenariusz, nie chcę go oceniać, czy on jest jakiś świetny, czy nieświetny. On nie jest świetny, bo jest bardzo krótki. To znaczy, on jest faktycznie na prawdopodobnie dwugodzinną sesję. Żeby wyciągnąć z tego coś więcej, trzeba będzie się mocno pomęczyć. Ale z jednej strony ma te mechaniki, które działają i można sobie fajnie zobaczyć pewne rzeczy. Na naszej grupie deltagreen.pl mamy informacje, a raczej są zwolennicy i miłośnicy tego scenariusza, który polecali jako taki, który warto zacząć na sam początek. Ja sam wolę coś bardziej gęstego, ale w tym miejscu dostarterowo jest to dobry scenariusz, który mamy za darmo, po prostu, nie? Więc po prostu bierzecie i go sobie gracie. Tam jest mały myczek z tym elementem fabularnym, który tam trzeba rozegrać, ale to sobie możecie przeskoczyć lub nie. To, co jest ważne i to mi się bardzo podoba w starterze, to jest to, że jeśli chodzi o tworzenie postaci albo samą postać, to mamy tam rozpisane rzeczy, jak się ją tworzy. To znaczy, jak się zdaje cechy, jak się tworzy i bierze punkty z archetypu, jak się wylicza wszystkie inne parametry poboczne. To jest o tyle dobre, że faktycznie można sobie stworzyć bohatera dowolnie, można też wziąć gotowca, który tam istnieje, i właściwie zacząć nim grać w dowolny scenariusz, który byście chcieli grać w Delcie. Więc jeśli znajdziecie inny scenariusz Delty, który sobie będziecie chcieli popetestować, go kupicie. Na DriveThru można po angielsku kupić scenariusze w okolicach nawet $2, jeśli jest promocja, ale standardowo za 4 to będziecie mieli nówka sztukę nieśmigana, oficjalny PDF-ik. No to jest to coś, czym można się bawić, natomiast no, wszystkie materiały Delty Green po angielsku są po angielsku, więc to jest coś, co musimy sobie przemyśleć. Ale na Delcie Green bardzo dużo modernowych scenariuszy, które znajdziecie, czyli współczesnych, do Zewu, też będzie funkcjonowało, bo mechanicznie te postacie dadzą radę. Czy będziecie grali lore Delty, czy nie, to część, no właśnie, ta najsłodsza będzie dalej funkcjonowała bardzo ciekawie. A tą najsłodszą częścią jest oczywiście część więzi, które też są opisane bardzo ciekawie, które mają przykłady po polsku, które łączą się z drugim rozdziałem, który mówi o walce i o używaniu sanity. Walka jak to walka, ma swoje prawa i musi mieć swoje rzeczy, które są wpisane, ale dla kogoś, kto grał w Zew, to nie jest nowość i to oczywiście, jeśli ktoś nie grał w Zew, to też jest to opisane mniej więcej, co robimy, jak to działa. Natomiast jest część sanity, która jest bardzo krótka, ale skupia się na tych dwóch, trzech elementach, które są kluczowe. Po pierwsze, to pokazuje nam element więzi i tego, jak używać je w kontakcie z sanity, a po drugie, pokazuje nam to, że sanity ucieka nam z bardzo w tym systemie helplessnessu, czyli bezradności i przemocy, i supernaturalnych efektów, i tego, co na nas wpływa, i no, że to jest zagrożenie, które będzie nas dotykało. Że strzelanie do ludzi boli nas też psychicznie, jak ktoś strzela do nas, też nas to rusza. I tutaj faktycznie w moim ujęciu, przekonaniu, w Delcie można grać tak mocno, że każdy punkt sanity się liczy i starter na to pozwala. Ale okej, ten starterek kończy się scenariuszem, który też powoduje, że te 50 stron scenariusza, czy właściwie startera, zamyka się bardzo szybko i mówi, daj nam więcej. I żeby mieć więcej i grać więcej, właściwie pierwszym krokiem obowiązkowym i dla gracza, i dla mistrza gry będzie podręcznik agenta. Otóż dlaczego? W podręczniku agenta jest większa sekcja o tworzeniu bohatera. I jak patrzycie sobie na spis treści, to zobaczycie, że no jest tego kilkadziesiąt stron. Sam podręcznik ma około 200 stron po angielsku. Po polsku to będzie pewnie 250, bo nasz piękny polski język jest bardzo piękny i przez to jest go więcej. Tworzenie bohatera to jest jedna sprawa. Więc wybranie tych wszystkich drobnych elementów, one wszystkie są, po prostu jest ich więcej przykładów, więcej opisów, więcej tabelek, które pomagają szybciej albo ciekawiej rozbudować sobie postać. Oczywiście sama gra jest szerzej opisana, mamy więcej przestrzeni, więcej tabelek i w związku z tym to, jak mechanicznie turlacz, ma większe pole manewru, co zajmuje mniej więcej razem z kombatem jakieś 64 strony oryginalnego podręcznika, czyli 1/3
do tego miejsca. Ale potem pojawia się dział Sanity, który jest super ważny, super piękny i on nie tylko pokazuje to, jak tracimy Sanity, jak ono funkcjonuje nam w życiu postaci, jak nim grać, ale także jak to Sanity używać z czymś, co nazywa się mechaniką downtime'u, czy mechaniką domu, czyli przechodzenia między sesjami i pokazywania tego, co nasz bohater robił ze sobą. To jest bardzo ważne, bo w jednostrzale tego elementu nie zobaczycie, nie doświadczycie, a także w samym starterze go nie ma, a on jest właściwie esencjonalnie najważniejszy, ponieważ oryginalnie jest tak, że jeśli tracimy nasze jakieś tam punkty z więziami, w związku z tym, że doświadczaliśmy supernaturalnych tweaków, które nas poruszyły, a my mówili, pomyśleliśmy, tak, mój ważny człowiek jest przy mnie, myślę o nim, w związku z tym muszę się podnieść i muszę walczyć z potworem i walczę z nim, ale to powoduje, że nasza relacja się zdegraduje. To właśnie pomiędzy scenariuszami, pomiędzy scenami, czy pomiędzy kolejnymi sesjami, to ten downtime jest miejscem, w którym te sceny zwykle mają miejsce. To są to miejsca, w których, no właśnie, widzimy jeszcze bardziej, jak się odsuwamy, albo jak próbujemy walczyć o powrót do tych postaci. Więc ta relacja, która nam się popsuła w downtime, w scenach domowych, pozwala nam wrócić, pozwala nam pomyśleć, okej, to w takim razie może skupię się na tym, żeby odbudować relację z moją ważną osobą. A może nie. A może wystarczy, a może ważniejsze jest to, żeby odbudować swoją poczytalność. Szpal diabli bliskich, grunt, żebyś ty nie oszalał na następnej misji, bo dostaniesz kulkę w łeb od kolegów. To jest w podręczniku, to jest nieduży rozdział, ma to na tym, że 6 stron, ten część domowa i dobre 12, część sanitowa, pocztalnościowa, ale to razem jest największym korem, który nas interesuje, jeśli chodzi o mechaniczną stronę i to, jak można sobie fajnie pograć w Delta Green. I potem, no potem mamy jeszcze opis ekwipunku i pojazdów, dla mnie właściwie prawie niepotrzebny, w sensie ja nie widzę w ogóle po co opisywać pojazdy, które są na dwie strony, ale jeśli chodzi o sprzęt, no to dobra. Tutaj ja spotkałem się z takim sformułowaniem, dla kogoś, kto się zna na sprzęcie, albo my sobie wygooglować, to sobie wygoogluje, jakie karabiny są używane przez wojsko amerykańskie albo przez policję. Albo jaką broń ręczną używają, tak? Czy to są Glocki, czy to są jakieś inne Smith & Wesson. Co to znaczy, jak to wygląda? Tutaj mamy to mniej więcej opisane, mamy przykłady tego, jakie ma statystyki i pozwala to nam w jakiś tam sposób się bardziej realnie ogarnąć, ale też po prostu mówi nam, że broń ma takie parametry, armory mają takie parametry i co z pieniędzmi, co z rzeczami, które nasi bohaterowie mają, czy oni w ogóle mają. W tym systemie nie ma majątności, to znaczy, że twoje pieniądze nie są tak ważne, jak to, że potrafisz załatwić pieniądze i potrafisz załatwić rzeczy. Bo jesteś agentem, masz dostęp do federalnego biura, do magazynów, do zbiorów, a może gdybyś na przykład napisał petycję, że chciałbyś użyć z magazynu dowodowego jakiejś rzeczy, albo poprawić ze zbrojowni sprzęt, który będzie potrzebny na bardzo wyjątkową misję. A może właśnie zrobić to tak, żeby nikt o tym nie pamiętał, że wzięliście karabiny? To jest część ekwipunku. I potem, moi drodzy, właściwie cały podręcznik, połówka jego, od ostatniej strony to jest dział, który dzieli się na temat agencji federalnych. Agencje federalne. Po angielsku agencja federalna znaczy agencję akurat rządową, czyli rząd federalny, czyli ten odgórny, ma swoje różnego rodzaju, jak mówię, agencje, bo to mówi tak podręcznik, ale po polsku po prostu są to firmy, są departamenty. Więc na przykład Poczta Polska jest rządowa, prawda? Budżetówka. No to najprościej szczerze mówiąc. Jeśli mówimy o strażakach, to też FBI, wojsko, Navy, CIA, a potem jakieś public safety, nawet CDC. Jeśli każecie Centrum Walki z Zakażeniami, które walczyło z COVID-em albo z jakimiś innymi dziwnymi ebolami, to jest federalne biuro, federalna organizacja, której płaci odgórnie rząd. Tak jak nasza na przykład służba zdrowia. Więc dla nich opis na tę organizację, zrozumienie, czym się różni FBI od DEA, od CIA, od ICI, Departamentu Stanu i Secret Service. Te małe organizacje są popisywane po kilka stron i uważam, że to jest dosyć dobry element, bo jeśli ktoś z nas nie zna, z Polaków, tej głębi amerykańskiej służby, to pozwala się zrozumieć troszkę lepiej. I na to oczywiście wchodzą rzeczy, które są niuansami totalnie krajowymi, których w żaden sposób nie możemy zrozumieć. Czym się różni tak naprawdę CIA od FBI, od marszali i od zwykłej policji? U nas ciężko by mi powiedzieć, że jest policja, a potem co jest jakieś CBA, albo CBS, albo coś innego i kto do kogo może, kto nie może. Jesteśmy mniejszym krajem, prostszym układzie i prostszym schemacie, mam wrażenie. A może nie, ale podręcznik na pewno wam to powie.
czy ta znajomość rzeczy federalnych jest tak super potrzebna. Nie jest, ale zapewniam was, dział o domu i dział o sanity warty jest uwagi i skupienia. Przykładowe postacie i tworzenie postaci pozwala faktycznie w dużej drzewku, bardzo dużej ilości podstawowych i rozszerzonych archetypów wybrać sobie bohatera, który będzie nam pasował. Więc jeśli macie pomysł na jakiś koncept, który będzie nam grał i chcecie go realizować, to czy to będzie ekipa czterech różnych naukowców, czy to będzie ekipa mieszanych policjantów, czy to będzie wojskowa ekipa, przede wszystkim militarna, to podręcznik wam to pozwoli zrobić. No i w swojej wielkości będzie nam na te wszystkie pytania najważniejsze odpowiadał. Podręcznik główny ma też załączniki. Te załączniki mówią nam o tym, jak powinno się też pracować, to znaczy jak się w tej służbie zachowywać, jak się robi pewne rzeczy, a jak pewne rzeczy się nie robi. No i właśnie, no tak. Agent FBI może udzielić pierwszej pomocy, ale tak naprawdę czy może pójść do szpitala i czy w szpitalu będą oznaczone rzeczy. Dużo rzeczy, które mówią nam o tym, jak się współcześnie funkcjonuje w amerykańskiej służbach i policji. Jeśli troszkę pomagacie jakiekolwiek seriale, czy CSI Miami, czy jakieś inne Archiwum X, czy coś jeszcze innego, co ma pokaz tego świata, pewne rzeczy możecie sobie przekładać. Nie? W sensie zakładam, że mamy tu konwencję, która będzie nam mówiła, jak to ugryźć i jak to się je. No i w tym miejscu ten podręcznik się kończy. To znaczy, dla mnie starter zupełnie wystarcza na start i można nim pograć długo, ale bądźmy szczerzy, bez tego działu Sanity i domu granie długofalowe będzie bardzo, bardzo krótkie i będzie wybrakowane, bo to jest głębia i sceny domowe i to, jak próbujemy walczyć o siebie i przetrwać dłużej, po prostu wyciągnąć dłużej, że mamy dłużej relacje i dłużej mamy sanity, jest czymś, co się dzieje. U mnie na kampanii Semper Fi to widać, jak gramy 12 sesji, że to pozwala tam coś robić, ruszać, szukać, natomiast też no, wymaga cierpliwości do tego, żeby na tę scenę domową sobie zagrać i do naszych więzi tych upadków i utraty z nią grać. W wielu scenariuszach niestety nie da się tego mocno zagrać, bo na przykład gramy bardzo krótko i cały scenariusz zamyka się w jednym, dwóch spotkaniach fizycznych, więc nie zdążymy pokazać, jak już nas ugryzie w dupę zło, co się stało z naszym bohaterem, bo na przykład albo skończyliśmy już sesję, albo nasz bohater nie żyje. I to powoduje, że trochę inaczej się to gra, dlatego warto kombinować, jak pokazać te sceny i kiedy je pokazać. To jest podręcznik gracza, agenta. Tak naprawdę jesteście w stanie to zrobić. No i potem, moi drodzy, potem przechodzimy do najlepszego podręcznika lorowego, tak naprawdę, w całości, którym jest podręcznik Handlera, czyli w tym naszym polskim tłumaczeniu opiekuna. Oficera prowadzącego, w ten sposób. Podręcznik po angielsku ma jakieś 370 stron. To jest dużo. To jest gruba kniga. Jeśli popatrzycie sobie na angielskie wydania, jak leżą obok siebie, podręcznik Handlera jest gruby. To jest grubasek w takim bardzo pozytywnym, ciepłym znaczeniu. Co on zawiera? Zawiera wszystko to, kochani, co tak naprawdę od strony lorowej musimy znać. Więc zacznijmy sobie od początku. Patrząc na nasz opis, myślę, że tu już uda się wrzucić content, czyli sam spis treści. Nie będę wam pokazywał budowy tego, bo sami rozumiecie, jak wygląda starter, a podręcznik wyglądają w tym samym layoutie, w tym samym układzie. Ciekawe zdjęcia, rameczki, małe rysunki. Ja lubię, on jest treściwy i kolorowy, ale nie o tym dzisiejsza rozmowa. Przeszłość. 140 stron to jest opis historii Delty Green. Od wejścia do Innsmouth przez wszystkie dziwne rzeczy, które działy się w czasie I wojny, II wojny światowej, które działy się po wojnie, które działy się potem z agencjami, z samą Deltą, upadek Delty Green, gdzieś rzeczy, które dzieją się, no właśnie, w ostatnich latach. I czy to musicie znać? Powiem tak, nie musicie. Współcześnie wystarczy wam stwierdzić to, że istnieje Delta i to wystarczy. Jeśli chcecie grać te wszystkie niuanse, jeśli chcecie zabrać się na przykład w wycieczkę, tak jak ja zrobiłem to na przykład do lat 40., 50., czy do 20., to jest miejsce i przestrzeń na to, żeby się tym zabawić i tym smaczkiem lorowym się podotykać. To znaczy, Delta ma na tyle ciekawą historię, że znając ten content, możecie się bawić w to, że ktoś gdzieś coś pozostawił, że po kimś, z której się póki coś zostało, że ktoś ma skrzynię na dachu czy tam na strychu, w której są rzeczy, kiedy tworzyła się organizacja albo w latach za Hoovera gdzieś tam coś tam się z nią działo. To jest smaczek lorowy, który nie zmienia diametralnie wielkich rzeczy. Najważniejsze jednak jest to, żeby zrozumieć aktualną sytuację, na którą też skupiamy się, tak? Kiedy mówimy o, nie wiem,
Delty i jej odpowiednikach za granicą, na przykład w Rosji, to też ten cały dział 100-stronicowy, 140-stronicowy nam o tym powie i to jego jest dużo. Dla mnie te opowieści, nie tylko opowieściowo, ale także formalnie, mam jakieś listy, jakieś depesze, rzeczy, które wyglądają jak jakieś, wiecie, scenopisy i raporty. To dobrze działa, jak się to czyta, inspiracjonalnie i też macie takie wrażenie, że mówimy o tajnej organizacji. Ale to jest duża część podręcznika. Dalej, kolejną częścią jest to, co jest najsmaczniejsze. Delta do pewnych rzeczy Cthulhowych, bo w końcu mówimy tu o systemie, który dotyka Lovecrafta i jego dziedzictwa, jest troszkę inaczej podchodząca do pewnych rzeczy. Przede wszystkim magia. W ujęciu nowoczesnym mówi się tutaj o hypergeometrii, czyli o czymś, co nie jest magią, tylko naprawdę nauką, której jeszcze nie rozumiemy. I ona działa, chociaż jest szalona. Na tym mamy podręcznik, część Unnatural, która mówi nam, że supernaturalne rzeczy mają swój wydźwięk, osadzenie w magii, także w tym, no właśnie, że mamy opisy magii, czarów, rytuałów i ksiąg, które o nich mówią. I dalej wchodzimy sobie już w potwory, które bardzo dobrze są znane, bo no jeśli mówimy na przykład o Hunting Horrorze, czy jeśli mówimy o kolorze z kosmosu, czy jeśli mówimy o Migo, to one są opisane. Są opisane, mają taki wydźwięk, który jest taki bardziej nowoczesny i trochę pokazuje nam to, jak na to patrzą na te istoty w tym ujęciu z archiwum X ci bohaterowie. Jest kilka nowości, jest kilka takich klasyków, jak na przykład czym są szarzy, czy szaraki. Jeśli, moi drodzy, kojarzycie i znacie taki koncept z konspiracji UFO, to on tutaj też jest dotknięty, bo przecież możemy go sobie tutaj wsadzić i możemy grać takie wątki. Jesteśmy w Delcie, nie? W USA, w konspiracyjnym systemie. Cały dział, który skupia się na tych potworach, też ma około 100 stron. I to jest gęste. To są potwory, statystyki, magia, czary. Wszystko to, co będzie dobrą inspiracją do tego, co robią nasi złole, co można nas ugryźć w dupę, jak bardzo można nas ugryźć w dupę. To wszystko jest tam opisane. Bogowie, wielcy przedwieczni, dalej ci sami. Dalej mamy Nierlathotepa, dalej mamy Azatota, Cthulhu, no Densy i te wszystkie inne dziwne rzeczy są. Natomiast to, teraz powiem tak, to jest materiał do Delty Green. Ale bądźmy szczerzy, to jest Lovecraft. Jeśli weźmiecie sobie podręcznik Maleus Monstrum, tak? Jeśli dobrze wymawiam. Podręcznik o potworach z Zewu Cthulhu, to totalnie możecie je brać. Lorowo sobie je wszystkie wybrać, wymyśleć, przeróżyć, wrzucić sobie w to story. Te przykłady, które mamy, pokazują nam po prostu mechanicznie, jak może czasami podchodzimy inaczej do tego, jak twardy przeciwnikiem może być na przykład Dimension Shambler, a no właśnie, spokojnie sobie to skonwertujecie. Ideolowo i lorowo to rzeczy są po prostu są spójne i jak najbardziej grane wspólnie zadziałają. Czy można przenosić potwory stąd tam, do Zewu? Jasne, że można. W sensie, to jest Lovecraft, więc jeśli czy Lovecraftowe są, to są, a inne, no możecie po prostu zdecydować się, czy jeśli jest nieścisłość, to chcecie ją wziąć taką lub inną, bo można. 252 strony, to jest ta część lorowa o historii Delty, a potem o potworach i magii. A dalej wchodzimy sobie w coś, co nazywa się schizmą. Schizma to jest już część, która będzie nam tłumaczyła o rozdziale w Delcie Green, który spowodował, właśnie rzecz, podziale w Delcie Green, który powoduje, że funkcjonujemy w dwóch przestrzeniach, które po angielsku nazywały się Outlaws i Program. Program to jest ta część rządowa, która nadal tkwi w korze federalnym i bandyci, Outlaws, którzy są bandytami, banitami, którzy faktycznie są na własną rękę walczący z rzeczami, które chyba rząd amerykański czasami traktuje zbyt instrumentalnie, i może idzie na kompromis, tam gdzie powinien. Więc jeśli chcecie zagrać takimi wyjętymi spod prawa, agentami, którzy walczą ze złem supernaturalnym, po cichu, kombinując, walczą również z Deltą, która jest właściwa, czyli z programem, to schizma o tym będzie nam mówiła. O tym, jak funkcjonuje ta część, o przykładach, które gdzieś w niej wchodzą. No i potem rozbije się to też o to, że dostaniemy bardzo mocny rozpistek, przykład bohaterów i agentów, których możemy sobie wziąć. Bo widzę, że mamy bohaterów programu, mamy bohaterów outlowskich, no i sama opera o stworzeniu kampanii, która jest dosyć krótka i tutaj powiedziałbym, że faktycznie w podręczniku tego mi trochę brakuje, szerokiego pojęcia na to, jak grać te rzeczy, na czym się skupić, ale z jednej strony, wiecie, to są misje, po prostu misje, które wykonujesz, jak się w tej kampanii odnaleźć,
jak pozwolić gracz. Jeśli macie podręcznik gracza, agenta i tam przeczytacie sobie dobrze część domową, to jak grać i tym jak grać Sanity, to zrozumiecie, że oprócz tego, że mamy supernaturalne wstawki, mamy domowe wstawki. Przeplatając je sobie, wiecie, w kratkę, stworzymy bardzo piękny, osobisty pamiętnik, który będzie najbardziej poruszającą historią supernaturalną, degradującą, o poświęceniu, o trudnych wyborach, o strachu, nie tylko przed nieznanym, ale po prostu przed życiem i strachu o siebie i o bliskich. Stąd ja nie powiem, że Delta jest lepsza od Zewu, ale powiem, że w tym aspekcie chyba mocniej się na tym skupia mechanicznie i pozwala w sposób taktyczny do tych rzeczy podejść. Granie mechanicznie Zewu zwykłego tutaj, na tej mechanice na przykład też zadziała bez Delty Green, mechanika więzi będzie funkcjonować, ale nie ma przeszkód, nie ma szczęścia i ma palpa, po prostu gramy Deltę. Więc jeśli wolicie grać inne elementy, trochę bardziej lightowo, albo mieć opcje na stole, ej, no to Zew, ewentualnie róbcie toolboxa i przekładajcie sobie na przykład moduł jeszcze więzi do tamtąd i w tę stronę. Kto wam zabroni grać na przykład z użyciem szczęścia albo z przerzutami? Bo możecie, tak sobie do tego podejść. Sporo załączników, sporo takiej treści, która pojawia się także w zwykłych scenariuszach, więc na przykład zalecane filmy, zalecana muzyka, zalecane jakieś elementy, które można sobie tam zobaczyć, czy przegląd operacji. Na 370 stronach jest mnóstwo tekstu, który jest bardzo inspiracjonalny, inspirujący, mówmy po polsku, a niektóry w tych trzech podręcznikach, starterze, podręczniku agenta i podręczniku oficera prowadzącego jest bardzo szeroki. Część handlerowa, czyli tak naprawdę część operacyjna prowadzącego. Okej, może o potworach nie chcecie czytać za bardzo, ale z przestrzeni gracza, który chciałby rzeczy robić, wydaje mi się, że nadal te dobre 140 stron lore'u o historii Delty wchodzi jak złoto. Nie jest to wymagane, nie jest to wymagane dla mistrza gry, ta część lorowa, ale część magii i część potworów, szczególnie część magii, mam wrażenie, to jest taka rzecz, którą ja bym polecał, żeby sobie zerknąć, bo pokazuje nam trochę inaczej działającą magię niż w Zewie, trochę inne zaklęcia, trochę inną siłę tej przestrzeni. I też mówimy też o skali, nie? XXI wiek rządzi się swoimi prawami, więc rzeczy nie są małe, nie są z przestrzeni lat 20. Innsmouth, tylko są z przestrzeni Atlanty, Waszyngtonu, Chicago. Jej ludzi, którzy muszą, wiecie, wejść z ciężkimi karabinami i strzelać po prostu w tłum, żeby ratować świat. Więc tutaj te rzeczy się tu pojawiają. Od startera bym zaczął. Oczywiście dla każdego brałbym agenta, podręcznik agenta, bo warto go mieć pod ręką, kiedy robicie bohaterów, kiedy chcecie sobie przypominać o rzeczach, które mówią nam, jak grać i które finalnie nie są tak dużą książką. Jestem ciekaw, jaka będzie cena, czy ona gdzieś tu się pojawi. Jakie będą upusty, jeśli chodzi o kody, a na kody będę czekał, bo kody powinny być. Zwykle, jeśli macie newsletter Blackmon Games albo specjalne jakieś dodatkowe, okazjonalne zniżki, a będzie listopad, więc tu już mówimy też o Black Friday'u, może też będzie na stronie Blackmonków, więc warto sobie na to popatrzeć. Trzy podręczniki, różne od siebie. W treści na pewno podręcznik starterowy nie będzie czymś, co jest dodatkowym zakupem. Jeśli nie kupicie w druku, tylko weźmiecie sobie po prostu PDF-a, to rzeczy, które w nim są, wszystkie praktycznie poza scenariuszem, pokryją wam się z podręcznikiem gracza, agenta. No ale podręcznik mistrza gry, czyli podręcznik operacyjnego prowadzącego, jest czymś zupełnie nowym, dużym. Wydaje mi się, że jednak wartym czytania przez graczy. Przy całym tym, wiecie, pomijmy statystyki potworów, ale zrozumienie przestrzeni, w której możemy pograć, i powiedzeniu swojemu mistrzowi gry, hej, a może byśmy zagrali w latach 90. w Rosji? A może byśmy zagrali sobie w latach 40. we Francji? A może warto wejść w lata 80. i pojechać gdzieś tam w kierunku wietnamowo-koreańskim i gdzieś dotknąć tego, co stało się tam? A na to wszystko, czemu byśmy nie zagrali sobie na przykład jednak bandytami, a nie programem, bo będzie słodko i bo tam jest taki wątek. Wydaje mi się, że chciałbym usłyszeć moich graczy, że mają chęci i chciejki, zachciejki, które wyciągną sobie z podręcznika Handlera i w tym miejscu one są warte. Nie powiem, że to nie jest kult, to znaczy tutaj wiedza na ten temat nie zniszczy wam bohaterów, nie zniszczy wam tego ojej, co my wiemy, bo jeśli chcecie zagrać jeden do jednego to, że będzie rozpad w Delcie, no to okej, to może być problem,
W takim sensie, że już wiecie, ta niespodzianka spalona, ojej. Ale tutaj, jeśli tej niespodzianki nie chcecie, tylko chcecie po prostu dany epizod, przestrzeń sobie historyczną zagrać, no to bierzecie to. A to, że będą potwory i że istnieją inne potwory, wydaje mi się, że jeśli ktoś dotyka za Wuktulu, no to nie może być zaskoczony i zaspoilerowany, jak dowie się, że ojej, to są kule, albo to były Migo. To nie o to chodzi, że jesteś zaskoczony, że to było Migo. Bardziej zaskoczony jest to, że jak będziesz z nimi walczyć, kiedy oni ciebie strzelają z lasera, a jednocześnie kiedy myślisz o swojej żonie i synu i matce, która zostanie sama bez leków, bo ty właśnie straciłeś życie, bo zamarłeś w akcji, więc chyba lepiej, żebyś nie zamarł. I do tego potrzebny ci jest podręcznik agenta. Taki must have moim zdaniem. Niezależnie od tego, czy chcecie grać Deltę czy Zef, ale z tą mechaniką, żeby się dobrze zapoznać i ją polubić, to jest to, co ja polecam. Ja się bardzo cieszę, moi drodzy. Mamy marzec i mamy fajny start na ten rok, czekając na październik, w którym PDF-y będą już na samym końcu prawdopodobnie dostępne. Będzie się działo. Ja przy okazji zapraszam na evencik. Planujemy mały konwent Delty Green. Będzie o nim głośno, będzie o nim też słychać, więc kochani, szukajcie, patrzcie, bo Delty będzie więcej i będzie na pewno więcej jej w Polsce. I to jest bardzo dobra wiadomość. Ja jestem Kalentes, Kalentscape. Trzymajcie się, cześć.